Siemano, z tej strony Manda z Nieba, witam was wszystkich bardzo serdecznie w następnym odcinku mojego Let's Playa. Jak możecie zauważyć, jesteśmy na zupełnie innej mapie. Otóż przyniosłem mój świat, znaczy mój domek i moją farmę i magazyn na zupełnie inny. Magazyn jest trochę zmieniony. Design jest podobny, aczkolwiek jest trochę inny. Tutaj nie jest on tak pod ziemią, tylko jest tak. Tutaj jest domek, który wygląda tak, już trochę bardziej urządzony w środku. Tylko ściszę trochę odgłosy z gry. Tam jest farma, taka trochę zmieniona. No i tutaj przyniosłem to ze względu takiego, iż... O, potwory są. Żeby się generowały takie rudy, które są potrzebne do... Żeby były dinozaury. Więc tak na początek to... Wezmę sobie też jakieś kilofy. Chyba jakieś, chyba niektóre te mi się pousuwały. Itemy mi się wydaje. Na pewno mi się jakieś pousuwały. Buty szybkości sobie od razu zrobię. Czekajcie, czy mam obsydian? Tu są pierdoły. Obsydianu nie mam. Ale mogę sobie zrobić buty szybkości. Znaczy spodnie. Surowce. Jeszcze tak nie mogę się odnaleźć w tym. Trochę. Oj, tu crafting table jeszcze muszę zrobić, bo tutaj nie zrobiłem. Bo brakuje mi tego. Taka trochę zmiana, ale... No, gdybym grał na tamtym świecie, to bym nie miał... Nie mógł prawie korzystać z tego moda. Fossil Archaeology. A tak będę mógł z niego korzystać. A buty do skakania? Aha, z tych sprężnych. Okej, okay, już ogarniam. Dwa. Dwie sprężyny. Tak. Tak. I mamy buty do skakania. Okej, okay, to możemy odłożyć. Miecz na razie taki starczy, czy łopata się by przydała. Oczywiście łopaty nie ma, to sobie zrobimy diaksową od razu. Drewno tutaj, patyki. I pochodnie od razu. To nie będzie, nie. Pierwsze miejsce, drugie. Pochodnie na dziewiątym. Teraz łopatę. Łopatę tu. Pióra można odnieść. Jedzenie było gdzieś tu. Nie. Bo chcę już się przygotować i bo udamy się na wyprawę. Żeby... Tylko sobie zmniejszę. Udamy się na wyprawę, żeby zdobyć... O, już dzień. Żeby zdobyć te wszystkie rudy. Znaczy to, z czego wypada to, żeby zrobić odkrycia do Fossil Archaeology. O, tutaj tak zrobiłem właśnie z tym ten design. I tutaj... Znaczy tam są te lilie wodne. A udajemy się do tego kanionu, który tutaj jest tak niedaleko. Tylko czekajcie, o, waypoint jest. Możemy iść. Bo jakby się usunął, to tak różnie bywa, nie? O, tutaj widzę, krowy już są, więc będzie można zrobić farmę. Będzie łatwiej niż na tamtym świecie, przynajmniej z krowami. Bo krów tu jest pełno, widzę. I bardzo mi się podoba, bo do książek się przydadzą. Czekaj, jak skoczę, to się chyba nie zabije, nie? W tych butach? Oczywiście, że nie. Teraz wam pokażę, jak wygląda ta ruda. O, creeper. O, takie coś. Podobne do cobblestone'a, aczkolwiek inne. Tutaj jest bliżej. I z tego wypada właśnie takie coś. Znaczy, kilka rzeczy co wypada na przykład. I z tego się robi potem odkrycia. O, albo takie kości. No, kurde, dam sobie na normal. Okej, okay, powinno być git. Kość, o. Co to jest? Czaszka. A głównie chyba z tego się odkrywa. No bo to są zwykłe kości, to nie. O, tutaj to jest. To się bardzo niewiele różni od zwykłego stone'a. Więc ciężko jest znaleźć. Aczkolwiek jak się przypatrzymy, no to... Trochę się różni, no. Można zauważyć. A jakby ktoś nie wiedział, to... Mógłby nawet... się nie połapać.
No i tak więc muszę znaczy chcę sobie tego dosyć jeszcze nazbierać. Z tego względu, że no żeby już później sobie coś poodkrywać, nie? A i on ma fortun? Nie ma, kurde. Bo by mi może więcej wypadło. Jak jest szczęście tam na jeden czy na dwa. A tak to nie, ale nieważne. Żarcie mam owce do jedzenia. O, tutaj jeszcze jest. No czemu nie kości? Ja chcę te takie coś innego. O, ja chcę to właśnie. Jestem archeologiem. Tu coś jest? Nie widzę. Fuck, spadłem. No wskocz tam. Czopie. No wskocz! Co ty robisz? Teraz szukamy, gdzie jest tego więcej. Nie widzę, jak na razie. Zjem sobie owce. O, zombie. Człowiek człowiekowi wilkiem, a zombie. He. Taki tam żarcik. Czemu to jest odcięte? Drugi ze światem. A w nowej wersji Minecrafta już to będzie naprawione i to mi się podoba. Już nie będzie niczego czarnego takiego. Nigdzie już tego nie ma? O, cicho jest. Tak jest, to były dobre znaleziska. Dobra, resztę sobie poszukam tak między odcinkami. Bo nie będę was zanudzał moim kopaniem. Ej, tam chyba jeszcze było. Czekaj, weź, tam wejdź. O, tak, wiedziałem, że to było. Zablokuj mi to. I dobre, i złe znalezisko. Teraz czekaj, jak tu wyjdziemy stąd? Na pewno nie spadając w dół. Tu było, czy nie? Czy to był gravel? Przez to granie na tych wszystkich teksturpakach tak mi się ryje, że nie wiem, że gravel wyglądał inaczej jakoś. Jakoś tak mi teraz dziwnie wygląda. No kurde! Ja chcę stąd wyjść. O, są jeszcze znaleziska. Jak się schowałeś? Dobre. I nie wiem jakie. Bo nie wiem, czy to z kuli, jak to się w ogóle stosuje. No, weź, wyjdź. Doskoczę? Doskoczę. Czekaj, kobla mam, to sobie się podsadzę trochę. Ten las muszę wykarczować, bo on mi się nie podoba. W sensie, że jest za dużo drzew i za dużo mobów tutaj będzie siedziało. Gdzie ja idę? Lol. Nawet się zgubić idzie przez ten las. Czyli to jest kolejny powód, dlaczego... Dla którego trzeba go wykarczować. I teraz, żeby tam coś jakieś mieć znaleziska. Znaczy, dobrze to mówię? Znaczy, to co znaleźliśmy, te wykopaliska, żeby mieć jakieś znaleziska, musimy włożyć w taką maszynę analizer. Bodajże. Jeśli nie pomyliłem maszyn, ale raczej nie. I właśnie nie wiem, czy my tego analizera właśnie już sobie ostatnio nie robiliśmy. Muszę to sprawdzić. Bo to w skrzyniach widziałem jakieś takie trzy, te miałem odłożone, albo dwie. Jak przenosiłem, nie wiem, czy przyniosłem wszystkie trzy, czy tylko dwie. Za chwilę się okaże. Lolz. Coś mi... A. To dlatego tak lagowało trochę. Jak ja takiego czegoś nie lubię. Tu są scrolle. Finder. Może finder, czy analizer. Kurde. Już sam nie wiem.
Dajmy sobie na duże. Co to jest? Analyzer tu jest. Replic Scarp. Ej, ja chyba tego w ogóle nie znalazłem. Kurde, nie wiem. Przydałoby się pomieszczenie, żeby to. Pomieszczenie, żeby to tam coś. Nie mam, czyli to nie. Nie tak. Żelazo, żelazo, to ok. Musimy zrobić analizer jednak. 4 crafting table jest tutaj. Table. To było tak. O, mamy analizer. A tu się nie daje czegoś? Jakiegoś węgla albo czegoś? Aha, i też znie wszystkich tych się coś udaje. Bo czasami możemy tutaj otrzymać takie. Albo jakiś gravel. Albo DNA. Już wam pokazuję jakie. Możemy otrzymać takie różne DNA. Dinozaura, nie? Dinopedia. O lol. I jaki jest to wniosek, że musimy mieć więcej tych wykopalisk? Stone tablet. A do czego jest stone tablet? Tu nawet tego nie można wyszukać. Dlaczego mi się. Nie wiem, ale coś. Tamtego nie ma. O! Stone tablet. No ale po co mi takie? To jest Broken Ancient Sword. Tylko za choinę nie wiem, co się z tym robi. To na pewno nie jest to. Może w jakiś te się kładzie? Ja jeszcze miałem skull. Jeszcze może ze skulla coś się da. Mączka kostna, pozdro. Kości też można dać? Ciekawe, czy z tych kości coś się odkryje. Węgiel potrzebuję. Węgiel jest tu. Chyba 5. Bo chcę do piecyka dać. A nawet więcej można mieć. Gravel się przepala? Nie, chyba nie. Come on, nie buguj się. Ale to. A nie, za mało mam, żeby zrobić staka z tego. Czy ja podpisałem gravel, gdzie jest? Na pewno nie. Podpisałem. Mówiłem, że podpisałem. To fosil archeologii jest tutaj, jeszcze jest takie coś i takie coś. Archeologii workbench. Czyli ani ze skuli, ani z tego nic nie możemy zrobić, tak? Trochę tak. Szkoda. Tu nigdzie do góry nie ma nic z tego moda, nie? Nie ma. Co to jest? O, jakieś mięso z tych stworów, dinozaurów. Ja bym chciał jakiegoś dinozaura, ale no kurde. Żeby takie jajko otrzymać, to naprawdę no. Dużo trzeba tego wszystkiego poodkrywać. Później DNA, później jakieś dinopedie i inne pierdoły. A widzicie, że jeszcze. Może tu? Nie. Co? Do czego to służy? To ja już naprawdę zupełnie nie wiem. A to może po prostu jest jakiś taki blok, że wiecie, możemy sobie ustawić w formie dekoracyjnej. Może idzie to zrobić podświetlone? Ale fajne. Ej, czekaj, weź to. Ej, dobre. Weź to skop. Ej, ale fajne. Znaczy to trzeba tak na odwrót. Już mi się to podoba. No nie, dwa razy. To jest lepsze niż dynie. To jest 100 razy lepsze niż dynie. Ale fajne. Fajnie to wygląda, jeszcze jakby takie do góry dać. Ale fajny magazyn. To jest dobra opcja. Między odcinkami muszę tego więcej poszukać. I zrobię takie coś. A i trzcinę. Czy ja przenosiłem trzcinę, bo bym musiał ją posadzić tak bardzo pilnie. Gdzie była żywność? Gdzie były rośliny? O, jest bardzo dużo. Ale to i tak jest za mało. Na. No. Come on!
Bo wiecie dobrze, że ja chcę zrobić ten pokój do enchantowania, nie? I dookoła chcę dać książki, dużo książek. Ja nie mogę. I dlatego tyle będę potrzebował. Cały brzeg sobie obsadzę tym. Bo nie chce mi się jakoś specjalnie tego robić, jakieś, nie wiem, czegoś tak jak miałem to na tamtym świecie. Dla tych, że były jakby na takim czymś takim wysuniętym w morze, czy tam ocean, jak kto woli. Wydaje się dużo, ale jak się, no nie podwójnie, ale jak będę chciał zrobić książkę, no to i tak tego będzie za mało. Ale tutaj są krowy, to jest ten plus, że książki będę mógł robić. Bo sobie je przywołam, znaczy się wezmę ten, zwabię je zbożem blisko domu i je będę mnożył każdego dnia. Czy wtedy kiedy tylko się da. I gdy będę miał ich tak z 12. Znaczy zależy jaka będzie duża zagroda, ale gdy będzie ich tak z 10, to będę wszystkie. Też nie, może 10 sobie zostawię. Jak będzie te 10, to je rozmnożę. I później jak tam będzie 10, to kolejne 5, które, bo jak się rozmnożą dwie, nie, to będzie 5. I te 5 będę zabijał. O, też dobra opcja. Tylko też nie z każdej wypadnie. To jest też ten ból. Że nie z każdej tam tej nie świni, z krowy wypadnie skóra. Ale jakoś sobie poradzimy, jakoś damy radę. Chciałem ogólnie telewizor taki plazmowy, że wiecie, 2 na 3, ale taki obraz mi się nie chciał wygenerować. Znaczy stworzyć ten, jak ładem. Ale te czaszki mi się podobają, ale fajne. Takie. Dobra, lol, nie wiem co to było. Mniejsza. To mamy w pierdołach. Mamy jeszcze obraz, mięso zębiaka, slime bole, gunpowderu mamy dużo, cegły możemy zrobić. Ty może z cegieł by zrobić taki ten. Gdzie to zrobić? Nie mam pojęcia. Bo tutaj pode mną jest jaskinia, więc tak średnio. Chyba, że. Właśnie nie wiem, gdzie, bo gdzieś taki pokój muszę zrobić. Chyba, że tutaj to buduję, chociaż nie, bo to będzie tak w powietrzu, to nie, tak nie chcę. To pod domem chyba zrobię taki pokój, gdzie. Znaczy, przygotuję sobie, a w odcinku go może dokończę, albo wam już go przedstawię w odcinku następnym, to się jeszcze okaże. Gdzie będą te wszystkie odkrycia, te wiecie, dinozaury, znaczy, gdzie będziemy to pozyskiwać, to DNA i tak dalej. Jak już by się udało zrobić jajo dinozaura, to by było epicko i byśmy myśleli nad zrobieniem zagrody. Ale póki co, to ja między teraz, właściwie, no jak nie będę nagrywał, między odcinkiem tym a następnym, poszukam sobie i tych odkryć, no i też trochę tych czaszek będzie, i też się postaram, tak wiecie, bardziej przygotować. Tak więc w następnym odcinku będę już wiedział dużo więcej o tej modyfikacji, jak tam je mnożyć, tak dalej. Znaczy, jak tam co wszystko. Stworzyć z tym DNA, co później robić, żeby jajko pozyskać. Będę miał już ten pokoik, albo go dokończymy w odcinku tylko. Więc to tak, no na pewno już będzie taki, wiecie, jakiś wzór, jak on będzie miał wyglądać. Też te wykopaliska będę miał. I sobie może w odcinku, albo przed, sobie tam wszystko zbadam. No i to tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zachęcam Was do tego. No i trzymajcie się. Mam nadzieję, że będziecie czekać na następny odcinek. Do zobaczenia. Cześć.